Siemanko, cześć wszystkim. Widzimy się dziś kolejny raz z Nissanem na hamowni. Tym razem mamy tutaj piękną 350Z, piękna maszyna, pięknie zadbana. A zdziwiłem się bardzo, bo jest to upalane po torze, a wygląda jak cukiereczek. Wszystko tutaj ładnie spasowane. Jest ładnie tutaj, zobaczcie, do zawieszenia się nikt nie przyczepi, a fura upala na potorze. Tutaj właściciel podniósł troszeczkę maskę, żeby poprawić tutaj wentylację, żeby troszkę zbić temperatury w komorze silnika. Jak widać, wszędzie ładne dokładki. Z tyłu elegancki wydech. Troszkę tutaj będzie ciemno, ale spróbujemy Wam pokazać, jak to wygląda. Kawał wydechu. Ale jest to auto do łupania po torze, no i częściowo daily, można tak powiedzieć. Więc nie będziemy tutaj robić dzisiaj strzałów z wydechu, nie będziemy robić popsów, flame'ów, tylko będziemy robić moc, bo mamy tutaj troszkę modyfikacji mechanicznych. Otworzę maskę, pokażę co i jak, bo poza wydechem... A, już jest tam. Ok. Poza układem wydechowym mamy tutaj troszeczkę modyfikacji. Mamy zmieniony dolot, mamy bardzo przemyślaną tutaj przegrodę, która oddziela nam tutaj gorące powietrze od zimnego, bo tutaj filtr ładnie ma skąd zasysać, a no większość jak ładuje takiego typu dolot, no to zapomina zrobić to jakąś przegrodę i wtedy mamy tutaj 50 stopni w dolocie, tak? 50, 60. A podejrzewam, że jak ktoś gania od światła do światła na mieście, no to tutaj może być niezłe piekło po prostu, tak? A powiedzmy 30 stopni temperatury w dolocie, różnicy, no to jest jakieś 10 koni w tym silniku, więc odczuwalne, może być nawet więcej, tak? A tutaj ładnie nam zaście stąd, więc sprawdzimy to, ale ja obstawiam, że będzie jakieś 30 stopni mniej więcej w dolocie podczas pomiaru. Mamy tutaj też grubszą chłodnicę wody, czyli tutaj wszystko jest pomyślane, żeby upalać to na torze. Mamy tutaj też dodatkową chłodnicę oleju i mamy jeszcze powiększoną miskę, ale no tego tutaj z góry nie widać. Ale za to widać spacer, który mamy też dołożony w kolektorze i mamy też sfrezowany ten kolektor. Więc no pakiet pełen modyfikacji, można tak powiedzieć. Myślę, że może być tutaj nieźle z mocą. Zobaczymy, ile wypluje bez strojenia. Zrobimy sobie pierwszy pomiar tak, jak teraz jest. Teoretycznie no te 50 nigdy nie trzymają serii. Taka no, powinna mieć 280 koni, tak? Ale to zazwyczaj jest 240, 250, 260. Do 280 to chyba ani jedna sztuka tutaj u nas nie miała. No tutaj mamy na start sporo modyfikacji, które powinny dać, nie wiem, co najmniej nawet bym powiedział 20 koni bez strojenia. Zobaczymy, ile strojeniem się uda ugrać. Więc ja bym tak obstawiał, że ma tą serię 280 koni, tak jak teraz. Więc fura przypięta, wsiadam do środka, robimy pierwszy pomiar i zobaczymy, od czego dzisiaj będziemy startować.273 konie, 336 Nm. Według mnie jest spoko. Naprawdę można powiedzieć, że silnik żyje. Te modyfikacje no, teoretycznie powinny dać moc, ale no wiecie, jeśli bez tych modyfikacji to seria pewnie wyplułaby nam z 250, tak? Więc na pewno one coś dały. A teraz zobaczymy, jak wgram oprogramowanie, bo będziemy stroić to na Aprewie, bo niestety jest to rocznik 2004, a dopiero od 2005 roku EQTEC wprowadził możliwość strojenia 50 na EQTEC-u. Więc musimy niestety jeszcze trochę poczekać, bo mają tam co prawda wprowadzić też obsługę DE do strojenia na EQTEC-u. Ale dzisiaj będziemy to stroić na Aprewie,
Do tego wozu to też jest wystarczająco dobre oprogramowanie. Zobaczymy, ile będę musiał dostroić, bo no, dolot, wydech i te modyfikacje kolektora to jest sporo zmiennych dla silnika i oryginalny sterownik nie jest w stanie się tutaj dostosować do takich zmian, więc podejrzewam, że jest albo bardzo, bardzo bogato, albo bardzo, bardzo ubogo. Ale to wgrywam oprogramowanie i zaraz będziemy wiedzieć, co tam się działo z tym silnikiem. Troszkę już poklikałem, dostroiłem. Przez te doloty, które są, raczej dolot, który jest tutaj założony, jest dość spory rozjazd. Auto jeździło na mega sucharze. Dobrze, że po prostu silnik jest jeszcze cały i strategie w sterowniku tutaj uchroniły ten silnik przed usmażeniem. Zrobiłem korektę paliwa, zapłonu jeszcze w ogóle nie tykałem, więc robimy taki pomiar teraz referencyjny, zobaczymy jak to będzie wyglądać. I z tego co widzę, dół i środek tam się poprawił, a na górę musimy jeszcze troszkę popracować, bo nie będzie lekko, widzę, w tym przypadku. Walczę i walczę z tym naszym Nissanem i powiem wam, że kurczę, mamy 278 i 350 Newta. Mamy tutaj 5 koni przyrostu, tak po cyferkach, tak? Ale spójrzcie, w całym zakresie jest mega duża poprawa. A weźmy sobie na przykład tutaj 5800 obrotów, to zobaczcie, mamy 254 konie i 273 konie, tak? Po strojeniu, więc tutaj no jest 18 koni przyrostu, tak mniej więcej, i 22 Nm z tego co widzę w tym zakresie, więc no tutaj przyrost jest ogromny. Wiecie, że pod docinką kurczę nie chcę już generować i coś go trzyma, czyli ten zakres tutaj 6200-6400. Te auto ma katalizatory oryginalne, nie wiadomo w jakim stanie, jaką mają przepustowość. Ja podejrzewam, że tutaj jest taki główny problem tego, że to trzyma moc. No i mamy finał, może cyferkowo, tak jakby ktoś popatrzył tutaj na ten wynik, to nie ma jakiejś mega różnicy w mocy, ale w tym zakresie, jak sprawdzaliśmy, to jest 20 koni i 30 Nm, tak? Więc tu jest ogromny przyrost. Zresztą no, cały zakres się mocno poprawił, tak? Ja tutaj ubolewam strasznie tylko nad tym, że tutaj on wyżej nie chciał generować. Obstawiam, że te katalizatory mogą tutaj być problemem, bo w takim setupie jak tutaj jest, taki teorii, no i trochę doświadczenie, no bo już trochę się tego przerobiło tutaj na hamowni, no to powinniśmy mieć tutaj te 290 koni, tak spokojnie. No ale może tutaj się właściciel zdecyduje kiedyś na demontaż katalizatorów, bo no wiecie, nie każdy też lubi jak, no bo jest specyficzny po prostu taki smród spalin bez katalizatorów, a druga sprawa, że dźwięk jest troszkę gorszy, a tutaj mamy bardzo ładny dźwięk z katalizatorami. Ja mam nadzieję, że to auto na torze poprawi znacząco czasy przyspieszenia, raczej nie przyspieszenia, tylko czasy na torze ogólnie, na całym torze, no bo tutaj głównie się jeździ tym zakresem, tak? Na odcinie samej też nie jeździmy, ale gdzieś tak powiedzmy 500 obrotów pod odcinką i ten zakres tak 1500 obrotów, tak? No to tutaj mamy naprawdę duży przyrost, więc w teorii czasy powinny się dość mocno poprawić, a czy się poprawią, to pewnie się dowiemy już od właściciela, jak pojedzie na tor i sprawdzi. Także obserwujcie nas, dajcie lajka, suba i do zobaczenia. Cześć.